opowiemy wam historię, nie do końca znaną historię, wartą uwagi, pora by ją opisano. Jak Bogu zaufano, jego woli się oddano i o tym, jak do końca życia przy wartościach trwano. O kolegach z podwórka, było ich pięciu, możecie ich zobaczyć tutaj teraz na tym zdjęciu. Zwyczajni, normalni, pokusami nędzeni, a przez to jak żyli, zostali błogosławieni. Poznali się w Poznaniu, w oratorium Salezjanów, młodzi, energiczni, pełni pasji, własnych planów. Zaufali Panu mimo tak młodego wieku, nie mieli problemu w ustalaniu priorytetów. Wynieśli to z domu, w oratorium pielęgnowali, mieli piękne wzorce, na których się wychowali. Wierni zostali to do świętości początki, to historia błogosławionej poznańskiej piątki. Bóg wybrał taki plan, by ich młode serca mogły się go trzymać. A gdy tobie ciężko jest, bezgranicznie pokornie ufaj Bogu. Byli patriotami, do ojczyzny przywiązani, żyli w trudnych czasach, między wojnami, w konspiracji działali, gazetkę rozpowszechniali, no i spis Volksdeutschów staradnie sporządzali. Zostali zdradzeni i aresztowani, do niewoli oddani, często torturowani. Nikogo nie wydali, w więzieniu dojrzewali, mimo strasznych przeżyć swoją wiarę umacniali. Starali się trzymać razem, nawzajem sobie pomagać, znaleźli w sobie siłę, by się nie poddawać. Z uśmiechem na twarzach, z losem mogli się zmagać, powoli każdy z nich życie Bogu mógł oddawać. Więźniowie twierdzili, że piątka jest święta, odważna, waleczna, niezachwiana, nieugięta. W tych wszystkich mękach znaleźli drogę do Boga, błogosławiona poznańska piątka to o nich chłopa. Wiesz, że przykład chłopców tych dziś daje nam świadectwo. Gdy wróg wyrywa świętość twą, odważnie stań i odzyskaj ją. Czesław, Jaroś, Eda, Edziu, Franek, pięciu przyjaciół, ich imiona są już znane. Wspaniały testament to świadectwo, które dali, obyśmy my w części ich naśladowali. Na śmierć skazani, do Drezna przewiezieni, to ostatnie miejsce, w którym byli więzieni. Nikt losy już nie zmieni, ojciec ich spowiada, przygotowani by odejść, końcowe słowo pada. Żegnają się, listy piszą ostatnie, nie rozpaczajcie proszę was, tylko nie płaczcie. Patrzcie, sierpień 42 rok, nim gilotyna opadnie, to ich ostatni krok. Proszą ojca o to, by krzyż uniósł wysoko, to ostatni widok, który ukazał się ich oczom. Z tej drogi już nie zboczą, do końca nie ugięci, wtedy przeszli do wieczności ludzie święci. Prawdziwy spokój ich dusza ma, bo nawet w trudach tęskni do Boga. On wlał radość w serca im, starczyłoby pocieszać też innych. Abyś nie zgubił.